I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Dobra, rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Oczywiście też w stroju Wantego, bo jest kurde epicki. Postaram się nie lamić jako ostatnia szmata. Tyle w temacie. Dobrze. Naprzód. Boże, co ty, Virgil, robiłeś? Patrz się na mnie. Czemu tak stanąłeś, co? No, tak myślałem. Naprzód. Na pewno jest was więcej. Proszę bardzo. Nic trudniejszego. Najbardziej się obawiam tego, że będzie tu masa frostów, wiecie? Bo to są najgorsi przeciwnicy, jacy występują w gierce. Jak dobrze wiecie. W ogóle mi się podoba to, że nawet życie Virgila jest tutaj zmienione, że końcówka jego życia to jest oczywiście końcówka miecza samurajskiego. Lubię takie bajery. Matko, jak to epicko wygląda, te teleporty za pomocą przywoływanych ostrzy. Najlepsze jest to, że ja pobanowałem tyle gnoi, którzy mi pierdolili pod moimi nowymi filmami, gdzie Vergil. A przepraszam, powinienem to lepiej przedstawić. Gdzie Vergil? I teraz te gnoje, które podostawały te bany, teraz właśnie nie będą mogły sobie obejrzeć. No chyba, że stworzą nowe konto, ale nie będą sobie mogły obejrzeć właśnie swojego ukochanego Vergila. Bo kurde ban. Kurwio. Ej, nie za dużo was tutaj? O, widzicie? Czasami właśnie trika pozwala wam uniknąć ataku, jeżeli dobrze go wyczaicie. No i co? Pięknie. Epickość. Nie, to jest naprawdę coś genialnego. W ogóle nie wiedziałem, że tu fausty występują, bo maksymalnie tylko do trzeciej, do tej misji właśnie doszedłem i tylko do początku w trybie Legendary Dark Knight, bo nie chciał mi się dalej grać na najnormalniej w świecie. Proszę, naprzód. Naprzód, Vergil. Edy Vergil. O. O matko, cierpliwość. To jest jedyna rzecz, jaką można wymagać od widza, kiedy rozpoczyna się jakąś nową serię. A nie kurde. Nie, 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 nie. Bo ja ci każę, jestem małym widzem i kurde mam znaczenie we wszechświecie, kurde, a ja mówię na to, że nie. Dobra, będzie masa frostów, to jedyne pamiętam najbardziej, najsmutniej w sumie. Dlatego na tą masę frostów sobie użyjemy oczywiście naszego Final Judgment Cut'a. Bo Final Judgment Cut to jest coś wspaniałego. I patrzcie, tu jest własna cutscenka właśnie dla Virgina, znaczy własna. To samo praktycznie co Manero, tylko po prostu wiecie, prerenderowana. Mendy, kurde, ukradziony z pierwszego DMC. Nie to! Co? Nie ma pełnego skupienia? Fuck! Nie miałem pełnego skupienia, to jest najgorsze, co mogło się teraz stać. Życzę mi szczęścia? Bo te kurwy są najgorsze. Aha. Co się dzieje? Boże, pomocy!
Co tu się odpierdala? Czemu? Co się dzieje? Boże, prosty, nienawidzę was. To jest coś okropnego. To już nie do uratowania. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Wy tak na poważnie, co? Tego nie było. Powtórka z rozgrywki. Jak ja nienawidzę Frostów. Widzieliście, to nie miałem o możliwości wejścia w inną animację nawet. No i co? No i co? You shall die. Tyle w temacie. O Jezus. O Jezus, jak ja was nienawidzę. Jesteście, kurwa, najgorszym gównem. Czemu jeden atak nie może być taki, że już mnie wybija, jak tam wam tak bardzo zależy na tym? No nie wierzę. No Jezus, ja nie wierzę w nic. Dobra. Skupienie po całości. No, tutaj nie mogę się już wydostać z tego, niestety. O, już cię widziałem, ty. Grzybku, ty. No, pathetic, no, ja bym to uznał. Śmieszny, kurde, moc na grzybkach. No, nie wierzę tego przeciwnika. Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę Frostów. I ktoś mi powie, Travis, ty źle w tą grasz w ogóle wszystko. Sam spróbuj. Jezus Maria. Nie, bo wiecie, największy... Ja jeszcze zauważyłem jeden element na Legendary Dark Knight. Frosty, jak widzicie, 90% ataków Frosta to jest po prostu takie, że robi takie A nie na zasadzie, że wywala mnie do tyłu i wtedy mam jakiś invisibility frame, w którym mogę się uwolnić. Nie. Wszystkie jego ataki, strzały, uderzenie, to wybicie, wszystkie te ataki mnie... wciągają w takie combo i oni wszyscy, kurde, wykonują to naraz. Widzieliście wtedy, co się stało poprzednim razem. No nienawidzę Frostów, tyle w temacie, no nie mogę nic innego powiedzieć. Ten przeciwnik jest, kurde, tak, kurde, kurewsko zrobiony. Jak można spierdolić ten element? W pierwszym Devil May Cry'u on miał tarczę i wtedy był, kurde, odporny na moje ataki. Ale tarcza poszła, to wtedy dostawał w mordę, a tutaj, kurde, rękę mu upierdalam całą i co? Nie, bo kurde, śmiesznie. Męcz się. Jak jeszcze ich taka masa przychodzi. Dobra. Too slow dying. Naprzód. Ale to jest Legendary Dark Knight. To będzie najgorszy właśnie element, kiedy Frosty się pojawiają. Już nawet powiem wam... Nawet Fausty... przepraszam, Mephisto... mogą być wyjątkowo denerwujące. Ze swoim bullshitem. Ale one przynajmniej uderzają pojedynczo. To nie jest tak, że one postanawiają, a sekundę będziemy ciebie w combo atak brać i kurde będziesz umierał non stop. Nie, jeden atak i tyle w temacie. Denerwujący, ale jednak jeden. Fuck. I widzicie, to był jeden atak. Zdenerwował mnie. Ale to nie jest tak, że on non stop był wykonywany przez tego przeciwnika. Serio? No, dziękuję, że mogłem go ubić. Najbardziej, nawet powiem wam szczerze, mniej się nawet boję Blitza. Mimo, że nie mogę mieć podwójnego skoku, co jest dużym utrudnieniem. Właśnie tutaj jako Vergil. Bo wiadomo, Blitz... wiecie co? Vergilem w sumie najciężej się walczy z Blitzem. Bo najczęściej jest sytuacja, że on może cię zrobić na tobie body, czyli wiecie, złapać cię i zgon, kurde, i jest przykrość. Proszę bardzo. Hits. Tam za żywko sobie w sumie zostawię. Normalnie bym je wziął dla punktów, ale no to już jest taka sytuacja. To jest taki tryb trudności, że naprawdę jest ciężka. I to nie jest problem... Właśnie to jest naj... Twoim najgorszym wrogiem nie są przeciwnicy. Twoim najgorszym wrogiem są twoje własne oczy, że nie dojrzysz wielu elementów. Kamera w sumie też.
bo Legendary Dark Knight występował także w trybie... Boże, Legendary Dark Knight występował także na PC-towej wersji Devil May Cry 3. I tam, wiadomo, Devil May Cry 3, każdy z przeciwników jest, kiedy on atakuje, to wykonuje jakiś specyficzny ruch, może to nawet być dźwięk, wiesz już wtedy, czego się spodziewać, wiesz, co masz zrobić, no nie? Jeżeli tego nie zrobiłeś, winisz siebie tylko tutaj. Natomiast w tej gierce, no, sorry, ale tak bardzo jest mało ataków, które wyraźnie wydają... Ustaw się, cholero. Wyraźnie wydają jakieś specyficzne zachowanie przed wykonaniem go. No, sorry, no na pewno frosty są idealnym przykładem, ale też praktycznie każdy przeciwnik, no, Scarecrowy nawet... Lol, co to było? Nawet Scarecrowy tak byle jako robią to swoje takie śmiechnięcie przed atakiem. Ciężko jest naprawdę dojrzeć tu masę rzeczy. Dobra. Te kurde pierdółki zostały zabarane, to o to mi chodziło, bardzo dobrze. Natomiast my się wracamy. No, aby się nie zespawnowały znowu te mendy. Chociaż w sumie wszystko jedno. I tak je szybko rozwalę. I widzicie, tu nawet nie miałem większych problemów z tymi przeciwnikami, ale frosty, o Jezus. Nie ma nic gorszego, kiedy przeciwnik naprawdę bierze cię w combo. Przeciwnik, który powinien mieć jeden atak, uderzyć i tyle w temacie, w gierce, w której atak funkcjonuje. A oni, kurde, zrobili tak, że... No, biorą cię, kurde, w cztery ataki. W DMC trójce był taki bajer, że jak takie coś się wykonywało, bo pamiętacie może jeden taki moment... Cześć, lubię was. O Jezus, co tu się dzieje? Na pomoc! Na przód! Boże, co tu się odpierdziela? Nie za dużo was się spawnuje? A wiecie co? Nic innego nie mogę powiedzieć. To jest naprawdę tryb stworzony pod Judgment Cut Vergila. Boże, 14 tysięcy już nazdobywane. Coś wspaniałego. I wiecie co? Ludzie słusznie mówią, że to jest overpowered, bo wystarczy naładować do pełni swój pasek skupienia i tyle w temacie. I potem możesz wykonywać ile chcesz, póki ci się zmiana w demona nie skończy. Bo jak jesteśmy zmienieni w demona, to wtedy uderzenie przeciwnika, ani takie atakowanie, ani wszystkie inne elementy, które by nam zabrały pasek, nie robią tego. Wiecie co? Nerw był zajebisty, gdyby po prostu by było tak, że po wykonaniu Final Judgment Kata, tracimy cały pasek naszego skupienia. Wydaje mi się, że to by było najrozsądniejsze i wtedy na nowo go musimy naładować. Proszę bardzo. Albo na przykład, że to zabrałoby nam całą zmianę w demona. No wiecie, że to takie męczące było, że zmieniamy się z powrotem. Tak w sumie jak było w tym. W Devil May Cry 3, bo to, co tu mamy, ten Final Judgment Cut, jest tak jakby na pozór tym samym, który był podczas walki z Vergilem w trzeciej części gry. Gdzie on tworzył masę tych kuleczek. Powinienem właśnie więcej używać tego Perfect Judgment Cut'a, ale wiecie, ciężko się skupić na tym. Frosty. A ja powiem gówno, tyle w temacie. O Jezus, chyba sobie kpicie. Chyba sobie kur... Patrzcie, jak on szybko wykonuje ten atak. To jest żart. To jest szczerze żart, ja inaczej tego nie nazwę. Szczęśliwie on mnie nie zaatakował, ale no już kurde widziałem te kurde karakany, co biegną tak nikomu. O, przez to, że to nowy tryb, który na nowo przechodzę. To mam wszystkie gwiazdki z powrotem tutaj. To będziecie mogli je zobaczyć. Panie! Panie Vergil! Kiedy pan będzie? No kurwiu jeden, no! Nienawidzę cię. Jak się kurwa jebnę. No. Tak to zrobiłem. A, mam maksymalną ilość małych. Serio? Zobaczmy. Item. O kurde! Matko, ile ja tego mam na zdobywane święconej wody, ile przez całą gierkę. I to tylko na tym zbieraniu, które było z poziomu. Epickie.
Let's go, let's go, let's go. A Jezu, znowu frosty będą jebać was. Sram na was. No, byłoby spoko, gdyby nie te frosty. No i skupienie mi zeszło przez to, że biegłem obok przeciwnika. No i niestety tak to działa, ale wiecie co, jebać ich po całości, ja nie będę się męczyć tylko przez to, że te frosty są. Wszyscy inni przeciwnicy, spoko, frosty, srajcie się. Wiecie co, powiem wam szczerze, nawet chimery nie są tak denerwujące jak frosty. Powiedziałem to. Choć mogę się domyślać, że będę się niesamowicie wkurwiać na chimery tutaj. Ale one przynajmniej robią ten jeden atak i tyle w temacie, maksymalnie 3 kreski ci zabiorą, a nie kurde, na... W odstępie 10 jebanych sekund straciłem kurwa całe 2 paski i pełne życia. Jak tam widzieliście. No to jest kurde masakra. Śmierdzi taki jeden kał, jeden mały. Oh yeah. Nie no, raczej lepiej to wygląda. O, wy tutaj? Boże, co się odkurwia, Jan Pachu. Fak. Ach tak? Zobaczcie, co ja zrobię. Kurwę! Nie! Nienawidzę cię, ty karakanie jeden, ty. Nie. I widzicie, ci przeciwnicy są bardzo spoko, bo ja wyraźnie widzę, kiedy oni mają zaatakować. Nawet jeżeli ten atak by był za kamery i bym nie dojrzał tego, to i tak to jest bardziej sprawiedliwe niż taki frost. Ślicznie. Wszyscy wyrżnięci. Ale frosty to jest kurde masakra. Ja nienawidzę tych przeciwników, nikt ich nienawidzi. Znaczy wszyscy ich nienawidzą. Nikt ich nie lubi. Śmierdzą. Taki kurde dzieciak, gruby Alfred, kurde, który siedzi tam w rogu i kurde podpierdala ci twoje sneakersy. Lepiej kurde, nie podpierdala ci. On kurde chce, żebyś dostał jego raka, więc bierze twoje sneakersy, kurde, wyjada z nich kurde orzeszki i potem wkłada z powrotem. I tak myślisz, o jaki biedny ten sneakers. Nie kurde, on jest wypełniony już rakiem zębów kurde Alfonsa. Alfreda. O Boże, że ja mogę robić tego milion stała... Co? A, dobra, drzwi. O, widzicie? Nie namierzałem na przeciwnika, a mimo wszystko... Judgment Cut! To jest coś pięknego, ubóstwiam Judgment Cut. Ach, moja wina, bo tego przeciwnika akurat można zobaczyć, kiedy on chce wykonać atak i... Można bez problemu zobaczyć, kiedy on ten atak wykonuje. I ja w przypadku tego przeciwnika nie mam żadnych problemów, no. Zaatakował mnie to tylko moja wina. Jak mówię, że Jezus, Paweł, coś tam, to tylko z tego powodu, że ja się zdenerwowałem na siebie, że nie uniknąłem tego. Ale kurde, frosty, o Jezus Maria, śmierdziele jedne, przez całą gierkę będę narzekać. Anima Merkury. Poważnie? S dostanę? Wow! Wow! O kurde! Nie zasłużyłem. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa!